15 Kryszak i numer 22 Kacper Będzieszak. Trenerem zespołu jest Rafał Górak. Rezerwowi dwa gości. Wypaliło to, jeśli chodzi o mecz z Wieżycą. Zwycięstwo pewne, wysokie aż 5-0 w Przodkowie. Daniel Katerla. Ryszewski, próba strzału. Pierwsze uderzenie w kierunku Michała Wollerta. Jest dośrodkowanie w pole karne. Jest też próba strzału. Zagórski, mija piłka Poloczka, ale Lenkiewicz ładnie opanował piłkę. Poradził sobie z rywalem. Popatrzmy, będzie strzał Kozłowskiego. Teraz jednak będzie dośrodkował w pole karne. Poloczek tylko czekał. Dośrodkowanie, jest strzał głową. Jest bramka dla gospodarzy. Numer 14, Błażej Huwer otwiera wynik tego spotkania w 18 minucie. Przy nodze na połowie rywala gospodarze, jest strzał Sebastiana Packa. Do tego, co dzieje się na boisku, bowiem znowu w ataku Damian Zagórski. Dogranie do lewej strony, do Katerli. Będzie wznawiał grę Zagórski nisko i będzie szansa na strzał. Nie, jednak przełożył piłkę. Na razie tego nie widać, ale numer 17, Damian Zagórski. Daniel Kraska w pierwszej połowie musiał na chwilę opuścić plac gry. Ależ teraz błąd Adamienki, który mógł... Wollert. No, interwencja Lenkiewicza chyba niepotrzebna, ale musiał uważać Dobosz. Wiedział, że no, znajduje się już w polu karnym ze skrzydłowym KP Starogardu. Dośrodkowanie, próba opanowania piłki, przewraca się, co rozłościło tych kibiców gospodarzy. Popatrzmy jednak na tę akcję, bo bardzo mocno cisną teraz gospodarze. Huwer zablokowany, jeszcze poprawka Zagórskiego w wykonaniu gospodarzy. No i teraz Zieliński, nie trafia Karol Zieliński. Przyda siła dwóch Aleksandrów pomoże. No teraz minął się z piłką i mamy bramkę wyrównującą. Damian Zagórski. Zagórski. Gospodarzy, Kozłowski. Kozłowski w pole karne. Opanowana piłka, jest oddany strzał po stałych fragmentach, także no cała koncentracja na tę sytuację. No i znów Dobosz. Przedłużenie przez Mysiaka. Jeszcze strzał. Także no starają się tutaj skorzystać z tego szczęścia goście w ataku, jednak no świetna gracza gospodarzy. Tomaszewski. To on teraz zastępuje Kryszaka we wznawianiu gry po stałych fragmentach. Jeszcze Stefanowicz, słupek! Tomaszewski. I jest strzał, tyle że niecelny mógł... Dobosz. Chmielewski. No jest uderzenie, jest bramka dla drużyny Elany. Maciej Stefanowicz, ależ wyskoczyła w powietrze cała ławka Elany. Nieprawdopodobne, to już doliczony czas gry. Prawdopodobnie ten mecz zostanie zakończony i będzie to siódme zwycięstwo Torunian. Tak też się staje, to zwycięstwo staje się faktem, choć no mało na to wskazywało. Elana Toruń wygrywa dzisiaj w Starogardzie Gdańskim z KP 2-1, przegrywając po pierwszej połowie 0-1. Bramka dla gospodarzy Błażej Huwer, wyrównanie Daniela Ciacha i Maciej Stefanowicz już w doliczonym czasie gry